Siemaneczko moi drodzy, zawsze nie bardzo się w kolejnym odcinku serii, w której czekamy sobie na święta. I dzisiaj moi drodzy jest już 17 grudnia, co oznacza, że do świąt zostało już tylko 7 dni. To już tylko 7 dni moi drodzy, jak ten czas szybko leci. A w dzisiejszym odcinku, jak możecie się już domyślić, sprawdzimy sobie update'cie świąteczny w Pet Simulatorku X. Za moi drodzy niecałe już 11 minut będzie moi drodzy update'cik. Nie mogę się już go doczekać, no i miejmy nadzieję, że będzie on epicki. Także widzimy się już za chwilę, jak moi drodzy ten update'cik będzie. Mamy oczywiście również jeszcze przed aktualizacją darmowy prezencik Hype Gift, sobie go później moi drodzy otworzymy. I taki też prezencik sobie odebrałem na drugim koncie, także będziemy mieli szansę podwójną na Huge Petcika i fajnie byłoby, gdyby moi drodzy wyleciał Huge Pet, no byłoby to dość pięknego w prezencie moi drodzy dostać teraz tutaj na święta takiego Huge Peta. Także zobaczymy, może się uda moi drodzy, może się uda. Za 4 minutki update'cik, także miejmy nadzieję, że będzie fajny, no i nie mogę się już tego świątecznego update'u doczekać. Mamy to moi drodzy update'cik i uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, update, mamy update, serwery są aktualizowane, świąteczna aktualizacja, możemy sobie już ją sprawdzać. Odświeżamy sobie stronę, no i jest już moi drodzy świąteczny evencik, jest już nawet moi drodzy też nowa miniaturka zrobiona dla gry. A czy jest już też ikonka gry z Mejona? Jest już też moi drodzy specjalna ikonka do gry, specjalna świąteczna ikonka. Pięknie moi drodzy to wszystko wygląda i super się ten update'cik zapowiada. Także wejdźmy sobie teraz na nowy serwer i sprawdźmy, co Preson przygotował dla nas w tej najnowszej świątecznej aktualizacji. I zobaczmy sobie też, moi drodzy, update loga. Wejdźmy sobie na stronę BigGames.io i zobaczmy sobie, co Preson dla nas przygotował. Jestem już, moi drodzy, w grze i mamy update loga. Zobaczcie, moi drodzy, to świąteczna aktualizacja Christmas World Gingerbread Currency. Mamy nową walutę w grze. Piernikowa waluta, moi drodzy. Pierniczki można sobie teraz zbierać. Christmas Pets, świąteczne pety, Christmas Eggs, świąteczne jajka, Advent Calendar, kalendarz adwentowy nawet. Ale super update, już to czuję. Santa Slate Event, Christmas Present Hunt, Elf on the Shelf Event, Giant Gingerbread Chess, Festive Map, Snowball Launcher, Mailbox System, Stocking Gifts, New Exclusive Boots, Frozen Jolly Cat, Bug Fixes, Part 2 Next Week, Saturday 11 AM CST. Czy to jest pierwsza część tej aktualizacji, a będziemy mieli jeszcze drugą? Epicko, moi drodzy, przewspaniała aktualizacja, już to czuję, bo po przeczytaniu tego update logu naprawdę jest to ogromna aktualizacja i dawno już takiej nie było. I mamy, moi drodzy, śnieg na mapie, mamy akcent świąteczny, choinki też są już, moi drodzy, pokryte śniegiem, no pięknie to wygląda, czuć atmosferę świąt. I teraz, moi drodzy, ta deska, którą aktualnie mam z poprzedniego eventu, naprawdę tutaj pasuje. No i możemy sobie przejść na ten wspaniały świat, zobaczyć sobie go, ale najpierw może jeszcze wejdźmy sobie tutaj na, moi drodzy, stronkę, tak jak wam mówiłem wcześniej, biggames.io, devblocks, i zobaczmy sobie dokładnie, co nas czeka, sprawdźmy sobie, jak to wszystko wygląda, żeby mieć po prostu jasność, także przeczytajmy, bo już widzę, że update log jest dostępny, bardzo się cieszę. Mamy tutaj tą fajną, moi drodzy, miniaturkę zrobioną przez Prestona i mamy, moi drodzy, update'cik, ale to epicko wygląda! Ależ to epicko wygląda, jak pięknie to wygląda. Zobaczcie to, jaka świąteczna mapa, ogromna jest. Mamy, moi drodzy, Huge Peta. Jest to Huge Cat elfowy, jest to elf, moi drodzy. Jest to Huge Cat przebrany za elfa, ale to epicko wygląda, jak słodziutko. I tutaj mamy takie epickie pety. Oby one były darmowe, a nie były po prostu do zdobycia za exclusive jajko. Oby tak nie było. Tutaj mam też jakieś peciki. To są też peciki z zeszłego roku chyba. Ten pecik na pewno już był do zdobycia. Ależ to epicko wygląda. Naprawdę byłem nahypowany na ten update'ik i wciąż jestem nahypowany tym update'em. Nawet jak on już wszedł, bo no po prostu pięknie wygląda. Po prostu pięknie to wszystko wygląda. Zobaczcie tutaj, moi drodzy, ile jest nowych jajek. Jak to pięknie wygląda. Mamy też Gingerbread Giant Chesta, czyli coś, co też już było w zeszłym roku. The North Pole, biegun północny. Nie no, jak to pięknie wygląda. Kalendarz adwentowy. Codziennie możemy sobie teraz odbierać nagrody. Ale super to wygląda. Mamy, moi drodzy, też sanie świętego Mikołaja. Zobaczcie, co to jest. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Huge Santa Paws, huge, moi drodzy, reindeer. Nie no, pięknie to wygląda. Pięknie to, moi drodzy, wygląda. This is the only way to get a huge snowman. Mamy, moi drodzy, huge bałwana w grze. Co jest, moi drodzy? Jak Preston się tutaj postarał, naprawdę. Wielkie brawa dla Prestona. Wielkie brawa dla Prestona, moi drodzy, no bo po prostu się tutaj tak postarał z tym update'em. To 4 godziny, możemy, moi drodzy, być świadkami, kiedy dropią loot bugi i szansa, moi drodzy, na huge peta. I to jest właśnie jedyna szansa na zdobycie tego pecika. Jak to super epicko się zapowiada ten update'ik.
Mamy Mikołaja, który nam rozdaje prezenty. I tak ten Boban wygląda, jaki on jest epicki. Zobaczcie, tu jest jego młodszy brat, a tu jest starsza wersja, moi drodzy, starszy brat tego małego Bobanka. Huge wersja, ależ pięknie on wygląda. Na pewno będę chciał sobie go zdobyć. Mamy też świąteczne prezenty i możemy sobie szukać prezentów. 20 prezentów ukrytych na mapie i dostajemy specjalny achievement. Wow, ale się Preston postarał. Ile tu jest nowości? Elf on the shelf. Keep your eyes peeled for a mysterious little elf pop out around the map. The elf moves every day at midnight to a new secret location. Find the festive elf for boosts, gingerbread, diamonds and an achievement. I mamy jeszcze elfa, który może się zreszpić w różnych miejscach na mapie. Jeżeli go znajdziemy, to również otrzymamy achievement. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Ile tu jest nowości w tej aktualizacji? Ten update log się cały czas tutaj nie kończy. Tutaj cały czas mamy coś nowego. Mamy, moi drodzy, świąteczne dekoracje. Oczywiście to już dążyliśmy po wejściu do gry sobie zobaczyć. Snowbar Launcher, czy my możemy normalnie wystrzelać śnieg? Co się dzieje? Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Możemy sobie go odebrać na Trading Plazie. Okej, super. Mamy też jakiś przy okazji nowy system, Mailbox System. It's mail time. The mailbox can be used to send and receive gifts. Send pets, diamonds and a message to any player for a small diamond fee. The player will receive your gift once they log on. Możemy sobie teraz pomiędzy sobą wysyłać prezenty. Co się dzieje? System giftowania wszedł. Nie no, Preston naprawdę się tutaj postarał. Ogromne brawa dla Prestona za ten update'ik. Naprawdę się tutaj postarał. Piękny update'ik. I takie update'y powinny właśnie być. Bo to poprzednie nie były najlepsze, ale to, moi drodzy, no epicko już to wygląda. Nawet jeszcze nie sprawdziliśmy tej aktualizacji, a już z samego update loga po prostu czuję, że jest to świetna aktualizacja. Okej, mamy oczywiście również, moi drodzy, świąteczne ekskluzywne jajko. No tego się można było spodziewać. Nawet bym powiedział, że nie ekskluzywne jajko, a ekskluzywną skarpetkę. Bo jak widzicie, mamy tutaj, moi drodzy, ikonkę skarpetki, a nie jajka. Także tą jedną rzecz pay to win jakoś sobie no zniosę. Myślę, że wy też w tym wypadku, bo zobaczcie, ile innych ciekawych zmian dla graczy free to play Preston dodał. Mamy też również nową świąteczną budkę, w związku z tym, że właśnie zbliżają się święta, Preston taką dodał. Wow, epicko, możemy sobie ją odebrać na Trading Plazie. O, moi drodzy, Frozen Jolly Cat, jak rozmrozić, moi drodzy, tego kotka? Sprawdź to w kolejnym tygodniu. W drugiej części aktualizacji będziemy mogli w jakiś sposób sobie go odmrozić i czy to będzie coś takiego, że jak sobie go odmrozimy i znajdziemy sposób na to, to każdy z nas będzie mógł sobie zgarnąć takiego huge peta. Gdyby tak było, to byłoby po prostu epicko, ale to dopiero w części drugiej. No i mamy też tutaj, moi drodzy, już teraz te drobne zmiany. No i to wszystko, jeżeli chodzi o część pierwszą tej aktualizacji. Teraz przejdźmy sobie już do jej sprawdzania. No i mamy tutaj, moi drodzy, to zobaczcie, mamy prezencik. Weźmy sobie go. Ja już sobie go mogę zebrać? Tak, mogę. Znalazłeś jeden z prezentów. Mamy, moi drodzy, 1 na 20 prezentów, już jeden znalazłem, ale super. Już mamy pierwszy prezent znaleziony, epicko. Tu jest, moi drodzy, ta skrzynka pocztowa, your mailbox. I tu mogę wysłać prezent i sprawdzić, czy ktoś mi wysłał prezent. Okej, ale fajnie, i teraz mogę giftować tutaj wam prezenty. Jeszcze może zanim sobie w sumie pójdziemy na ten świąteczny świat, to zobaczmy sobie, czy uda nam się zdobyć, moi drodzy, huge pecika tutaj z tego giftu. Mam nadzieję, że tak, także otwieramy sobie to. I czy będzie huge pecik? Buściki odpalone, tym razem nie zapomniałem. I nie, party pick. Okej, ale to jeszcze, moi drodzy, nie koniec, ponieważ mogę mieć jeszcze szansę na zdobycie tego pecika na drugim koncie, także sprawdźmy sobie to. Bo tutaj, moi drodzy, na drugim koncie również sobie ten prezent odebrałem, także sprawdźmy sobie to, czy to się uda. I czy zdobędę, moi drodzy, huge peta? No niestety nie ma, moi drodzy, jest party dog, ale to też fajnie, moi drodzy, kolejne ekskluzywy do kolekcji. Także chodźmy sobie już teraz sprawdzić tą aktualizację. Załóżmy sobie może jeszcze najpierw tutaj peciki, moi drodzy, dajmy equip. I ubrało mi pety, ale widzę, że ubrało mi hardkorowe pety, mimo tego, że jestem w zwykłym świecie. Także nie wiem, czemu mi hardkorowe pety ubrało, skoro one nie działają już w tym świecie. Z tego, co Preston przynajmniej mówił. Także może to tutaj jest jakiś drobny błąd. No ale okej, niech będą na razie te peciki ubrane. Chodźmy sobie, moi drodzy, na ten świąteczny świat. Lecimy. Lecimy sobie na świąteczny świat. Nie mogę się już go doczekać. I mamy to! Achievement! Christmas 2022! Complete! Mamy, moi drodzy, achievement za odwiedzenie tego świecika. Za odwiedzenie tego świata każdy z was otrzyma achievement. No i mamy tutaj, moi drodzy, jajka, ale one epicko wyglądają. Mamy też krainy, które możemy sobie odblokować. I widzę, że mam walutę jeszcze, moi drodzy, z poprzedniego update'u. Zeszłorocznego update'u. Została mi ta waluta teraz tutaj. Super! I tu mam kolejny prezencik. Okej, zbieramy sobie go, to już będzie drugi prezent. Może nam się uda zdobyć wszystkie prezenty dzisiaj, zobaczymy. Może nam się uda. Czy któryś z tych prezentów tutaj pod choinką mogę sobie też odebrać, czy nie? Sprawdźmy sobie to. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Nie no, ta choinka po prostu cudownie wygląda. Ta choinka po prostu wygląda epicko. Po prostu jest przewspaniała, no wspaniale wygląda. O, i tutaj mamy, moi drodzy, część drugą update'u i będziemy mogli sobie zrobić znowu deskę. Zobaczcie, o, jaka fajna deska. Nie no, przepięknie się to zapowiada, naprawdę. Część druga update'u też już się zapowiada super.
Czy tutaj jakiś prezencik mogę sobie odebrać? Czy tutaj też to tylko są dekoracje? Nie, to też są tylko dekoracje. Okej, czyli nie mogę. Ale wiecie co mogę już zrobić? Mogę sobie już kupić tą krainę. Także kupujemy sobie tutaj tą krainę i od razu odblokowujemy sobie tutaj tą krainę. Ale naprawdę teraz tutaj ta deska, moi drodzy, pasuje mi i do stroju mojego, moi drodzy, świątecznego i do tutaj klimatu teraz w specji monitorku X, bo też jest świąteczny update'ik, także super to wygląda. Widzę, moi drodzy, że naprawdę szybko moje peciki niszczą tutaj te skrzynki i te monety na mapie, także może znowu Preston zrobił tak, że te hardcore pety w jakiś sposób jednak tutaj działają w tym świecie? W jakiś sposób pewnie chyba muszą działać, skoro tak szybko tutaj radzę sobie z tymi skrzynkami, bo moje peciki naprawdę dają radę. Więc może Preston jednak tutaj przywrócił je do tego świata. Nie jestem tutaj tego pewien. No ale jeśli tak jest, to naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, jak szybko zdobywam tą nową walutę. Za chwilę odblokujemy sobie tutaj ten świat za 35 milionów. Bo już mam, moi drodzy, prawie 12 milionów. Także za chwilę sobie ten świat odblokujemy. No i mamy, moi drodzy, 35 milionów na to, żeby sobie kupić tą krainę. Także zróbmy sobie to. Odblokowujemy sobie tą krainę i mamy już tą krainę kupioną, moi drodzy. Mamy już tą krainę kupioną. I widzę tutaj w tej krainie, że jest kolejny prezencik. To już jest trzeci prezencik z 20. Super. Udało się go, moi drodzy, zdobyć. Rozglądam się też przy okazji tutaj za innymi prezentami, ale póki co żadnego takiego prezentu tutaj nie widzę. Tu w ogóle są ogromne candy cane'y, jak to pięknie wygląda. Nie no, moi drodzy, jak to przecudownie wygląda. Naprawdę 10 na 10 update'ik, od razu mogę to powiedzieć, 10 out of 10. Preston się tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo postarał. I jeszcze te animacje tych lampek świątecznych, nie tylko są te lampki, ale są też tutaj animowane, że zmieniają kolory. Nie no, pięknie to wygląda. No i teraz musimy mieć aż 2,5 biliona gingerbread coinów, żeby móc sobie kupić tą ostatnią krainę. Naprawdę bardzo dużo, ale postaram się to, moi drodzy, zdobyć. Postaram się to, moi drodzy, zdobyć. Jest, moi drodzy, też teraz tutaj ze mną w grze mój moderator Alan i chce mi, moi drodzy, teraz tutaj dać jeszcze te hype gifty, żebyśmy mogli sobie je otworzyć na odcineczku, także dzięki, Alan. No i może przyniesiemy, moi drodzy, Alanowi szczęście i zobaczymy, może akurat się uda już pecika zdobyć, zobaczymy. No i miejmy nadzieję, że z tych prezentów uda się zdobyć, moi drodzy, fajne peciki. Przejdźmy teraz więc już, moi drodzy, do otwierania tych giftów. Otwieramy sobie pierwszy, moi drodzy, prezencik. Albo w sumie, moi drodzy, może otwórzmy sobie 3 na raz. Ktoś też widzę teraz, że przy okazji aktywował boosty globalne. Także mamy jeszcze większą szansę, moi drodzy, na to, że zdobędziemy tutaj jakiegoś dobrego pecika. Uwaga, otwieramy i uwaga, co będzie? Jakiś huge pet może? I nie ma! Party pig i party dog. To są pety, które zdobyliśmy właśnie z tych jajek. Wysyłamy teraz redzika Alanowi. No i od razu mu te peciki oddajemy oczywiście. Takie pety mi się udało tutaj tobie, Alan, wydropić. No niestety nie udało mi się tutaj zdobyć huge petów, ale mam dla ciebie takie ekskluzywy. Myślę, że też się z nich ucieszysz. Zawsze to jakieś ekskluzywy do kolekcji. Albo można się z kimś tradeować za jakiegoś innego pecika. Okej, trade tutaj przebiegł pomyślnie. No i ja teraz wracam, moi drodzy, już do zbierania tutaj tej waluty świątecznej, aby móc tą ostatnią krainę sobie odblokować. Zapomniałbym też tutaj prawie już o tym adwentowym kalendarzu, także może zobaczmy sobie, jaką nagrodę możemy sobie teraz z niego odebrać, bo jestem naprawdę tutaj ciekawy. I mamy, moi drodzy, Jolly Penguin! Mamy fajnego pecika do odebrania, ale super! Klikam, moi drodzy, claim, no i mamy w tym momencie tego pięknego pecika. A kolejna nagroda do odebrania już, moi drodzy, jutro. I od razu też mogę zobaczyć, jakie nagrody mogę sobie odebrać. No i tutaj, moi drodzy, jest ta budka w tych nagrodach też. Super! Możemy sobie ją za darmo zdobyć bez żadnego, moi drodzy, problemu. Nawet nie musimy sobie jej kupić, moi drodzy. Możemy sobie ją po prostu odebrać w kalendarzu adwentowym. No naprawdę super! Mamy też, moi drodzy, tutaj Christmas 2022 stocking, moi drodzy. Mamy tutaj skarpetkę świąteczną, która, moi drodzy, być może da nam huge pecika, także fajnie. To Preston zrobił, że też nam za darmo chce dać. Oczywiście tutaj tą świąteczną skarpetkę, bo ona oczywiście jest ekskluzywna i można sobie ją kupić tutaj, moi drodzy, w sklepie. No a teraz, moi drodzy, już ponownie wracam do zbierania tej świątecznej waluty, żeby te gingerbready uzbierać, no i móc sobie odblokować ostatnią krainę. Teraz tutaj, moi drodzy, Alan mi coś pokazuje i co tutaj jest? O, dostałem prezent, moi drodzy, od kogoś. Czy to od Alana, moi drodzy, jest prezencik? Tak, dostałem prezencik od Alana. Dzięki, Alan. Mamy pecika specjalnej, moi drodzy, aktualizacji z okazji święta dziękczynienia. Dzięki, Alan, za tego gifcika. Dzięki, Alan. Serduszka, moi drodzy, dla Alana. Serduszka dla Alana w komentarzach. No i udało się, moi drodzy. W tym momencie mogę sobie kupić tą krainę, także kupujemy sobie ją. Naprawdę bardzo cieszę się, że udało się to zrobić. Odblokowujemy sobie tą krainę i mamy ją. Możemy sobie teraz tutaj zbić tą skrzynkę i akurat uda się ją zbić. I czy daje zbicie jakiś achievement dostajemy? Nie. Akurat za zbicie tej skrzynki nie. Ale i tak jest wiele achievementów, które możemy sobie tutaj zdobyć w tej aktualizacji. No i zobaczcie tutaj to. Mamy tego pecika tutaj, mamy tego huge cata. Ale dopiero w drugiej części tej aktualizacji dowiemy się, co trzeba zrobić, żeby mu pomóc. I prawdopodobnie, bo już widzę, moi drodzy, tutaj pytajniki. Prawdopodobnie po tym, jak uda nam się odmrozić tutaj tego pecika, odmrozić tego huge peta,
to tutaj pojawi się jajko, albo będziemy mogli stanąć sobie tutaj w tym miejscu i go zdobyć sobie za darmo. Tak przynajmniej ja, moi drodzy, obstawiam. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy nadzieję, moi drodzy, że tak będzie. A teraz może chodźmy sobie tutaj, moi drodzy. Użyjmy sobie teleportu i chodźmy sobie tutaj na krainę Wonderland, gdzie będziemy mogli sobie kupić, moi drodzy, jajka świąteczne. I jakie tu w ogóle mamy nazwy tych krain pozostałych? Snowy Forest, Elf Village, North Pole. Fajne naprawdę, moi drodzy, krainy. Fajnie wyglądają, naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Chodźmy sobie teraz tutaj na tą. No i otwórzmy sobie, moi drodzy, jajka. Otwórzmy sobie tutaj jakieś jajka, moi drodzy. Zobaczmy sobie też tutaj, jakie pety można zdobyć w tych jajkach. Okej, tu mamy takie peciki. Tu mamy, moi drodzy, takie peciki. Tu mamy takie peciki. Tu mamy takie peciki. Tu mamy takie pety. O, i już peta. Tu mamy takie peciki. I tu jeszcze, moi drodzy, takie peciki. To może otwórzmy sobie tutaj to jajko, bo tutaj mamy szansę na huge pecika. Okej, auto delete sobie już wyłączyłem, także żaden pecik z tej aktualizacji nie zostanie teraz tutaj przez przypadek usunięty. I co, moi drodzy, otwórzmy sobie teraz kilka tych jajek. I mamy, moi drodzy, mitika! Mamy mitisz tego pecika z tego update'u! Udało się zdobyć mitikala tak szybko! Gdzie on tutaj jest? Powinien być gdzieś tutaj. Ale ja mam tyle tych hardcore petów, że go w ogóle tutaj nie widzę. Gdzie on tutaj jest, ten pecik? O, tutaj 104 tryliony. I tak tutaj, moi drodzy, ten pecik wygląda. Ależ on jest ładny, ależ on epicko wygląda. Fajnie, że udało się zdobyć, moi drodzy, mitycznego pecika. Także otwórzmy sobie już teraz kolejne jajka. I mamy, moi drodzy, kolejnego mitycznego pecika. Tym razem jest to tutaj ten pecik, jak on ładnie wygląda, jak on tutaj ładnie wygląda. Lecimy dalej, może kolejne, moi drodzy, mityczne pety będą, albo może nawet ten huge pet. O nie, mam pełny ekwipunek, to na razie sobie nie pootwieramy więcej jajek. Muszę w takim razie dać kilka jajek do banku. I mamy tutaj, moi drodzy, elfa. Udało się. Mamy, moi drodzy, achievement tutaj wykonany. Udało się znaleźć elfa. Udało się znaleźć elfa, był w tym miejscu, gdzie, moi drodzy, był w update logu, ale on będzie zmieniał lokalizację, także być może wam też tutaj się ten elf pojawi jeszcze, także pójdźcie sobie tutaj i sobie go zbierzcie, żeby otrzymać achievement. Okej, dałem sobie teraz już, moi drodzy, trochę petów do banku. No i teraz na spokojnie mam miejsce na to, żeby zrobić sobie tutaj jeszcze opening. Także otwórzmy sobie jeszcze trochę tych jajek. No i miejmy nadzieję, że wyleci nam huge pet. Okej, moi drodzy, pootwierałem sobie trochę tych jajek i zobaczcie, jak te pety ładnie wyglądają. No po prostu są przekozackie, przepiękne te peciki. Naprawdę mega podoba mi się ta aktualizacja. Pięknie wygląda, super wygląda. Naprawdę update'ik 10 na 10. Oczekiwałem właśnie od Persona super aktualizacji i dostaliśmy taką. Naprawdę jestem z niej zadowolony, bardzo mi się podoba. Peciki naprawdę bardzo piękne. Jak będziemy sobie robili jakiegoś live'ika z Pet Simulatorka, to będę mógł wam je porozdawać, bo zobaczcie, ile tych petów świątecznych mam. Naprawdę bardzo dużo udało mi się ich tutaj zdobyć, jak widzicie. Także jeżeli chodzi o tą świąteczną aktualizację, to jest to już wszystko, moi drodzy. Sprawdziliśmy sobie ją całą. Nie udało mi się jedynie znaleźć tych wszystkich prezentów. Próbuję sobie ich teraz tutaj poszukać jeszcze. I jak mi się uda jakiś prezent znaleźć, to jeszcze, moi drodzy, wam pokażę, gdzie można sobie go zdobyć. No a jeśli nie, to będziemy, moi drodzy, sobie już kończyć odcineczek. Sprawdziłem sobie teraz też ten achievement za Present Hunt 2022. No i za znalezienie wszystkich 20 prezentów możemy otrzymać sobie pecika. Jest to prawdopodobnie, moi drodzy, Rainbow Pecik. Rainbow, moi drodzy, Reindeer. Takiego peta prawdopodobnie będziemy mogli sobie otrzymać. Jest to chyba, moi drodzy, Rudolf, czyli jeden z reniferów świętego Mikołaja. Czy uda nam się go zdobyć? Zobaczymy. Udało mi się, moi drodzy, znaleźć kolejny prezent i znajduje się on tutaj w tym miejscu. Także zbierzmy sobie go. No i mamy już 4 prezenty z 20. Poszukam jeszcze kolejnych prezentów. Może mi się uda jeszcze jakiś prezencik znaleźć. Udało się, mam kolejny prezent i kolejny prezencik możecie sobie tutaj znaleźć przy tym domku. Także odbierzmy sobie go i jest to już 5 z 20 prezentów, jeszcze brakuje mi 15. Mam kolejny prezent, moi drodzy, udało się mi znaleźć kolejny prezencik i on znajduje się tutaj przy tej skrzynce.
Także zbieramy sobie go i mamy już 6 prezent, moi drodzy, na 20%. Jeszcze 14% muszę znaleźć. Już widzę, moi drodzy, kolejny prezencik, a znajduje się on tutaj w tym miejscu, na tej krainie, i mamy już 7 prezentów, moi drodzy. Jeszcze 13 i będę miał tego pecika. Jest, mam 8 prezent, znajduje się on tutaj na tej krainie i mamy, moi drodzy, 8 prezentów na 20. Jeszcze 12, jeszcze 12 tylko. Udało się, 9 prezent znaleziony, jeszcze 11 prezentów i będę miał wszystkie prezenty. I ten prezent znajduje się tutaj na tej krainie, moi drodzy. Mam kolejny prezent, moi drodzy, i on znajduje się tutaj na tej mapie, w Tech Worldzie. Odbieramy sobie go i będzie to już mój 10 prezent, także jeszcze, moi drodzy, połowa. W tym momencie mam połowę prezentów znalezionych i teraz muszę znaleźć jeszcze, moi drodzy, drugą połowę. Już widzę, moi drodzy, kolejny prezent, także zbierzmy sobie ten prezencik. Mamy, moi drodzy, 11 prezentów na 20. Zobaczcie to, moi drodzy. Pojawił się komunikat, żeby za 13 minut i 30 sekund odwiedzić świąteczny świat. Także my sobie to oczywiście zrobimy, bo prawdopodobnie pojawi się wtedy tam Mikołaj. A tak, nawet pisze, że pojawi się Mikołaj, który będzie dostarczał prezenty i będziemy mieli szansę na huge peta. Także może nam się uda jeszcze zdobyć dzisiaj, moi drodzy, na odcineczku huge pecika. Zobaczymy. Mam, moi drodzy, kolejny prezent. Udało mi się znaleźć kolejny, 12 już prezencik i on znajduje się tutaj, moi drodzy, na tej krainie. Mam, moi drodzy, kolejny prezencik. Jest to już 13 prezent. Udało się znaleźć ten prezencik. Z tego co widzę, to naprawdę szukanie tych prezentów nie jest jakieś mega trudne. I można je znaleźć po prostu na wszystkich krainach. No i póki co naprawdę dobrze mi idzie, bo brakuje mi tylko 7 prezentów jeszcze. I mam 14 prezent, znalazłem 14 prezent i znajduje się on tutaj, moi drodzy, w tym świecie, na tej krainie. Mamy 14 na 20 prezencików już znalezionych, super. Jest, moi drodzy, znalazłem kolejny prezent, 15 już prezent. 15 na 20 prezentów, jeszcze, moi drodzy, 5, jeszcze gdzieś jest 5. Za chwilę, moi drodzy, powinien się pojawić tutaj w tym świecie świątecznym Mikołaj. I uwaga, zostało 10 sekund, za 10 sekund powinien się pojawić Mikołaj, zobaczymy, czy się pojawi, zobaczymy, czy to będziemy huge peta. Jestem tutaj idealnie na czas. Także uwaga, 3, 2, 1 i uwaga, gdzie jest Mikołaj? Gdzie jest Mikołaj ze swoimi reniferami? Gdzieś tutaj, moi drodzy, powinien się pojawić za chwilę. O, jest, słychać muzykę. Jest, leci, moi drodzy, Mikołaj. Leci, moi drodzy, Mikołaj. Zrzuca prezenty. Ale epicko to wygląda. Ale epicko to wygląda. Czyli ten Mikołaj pojawia się na mapie i zrzuca cały czas prezenty. I jest szansa, że dostaniecie, moi drodzy, huge pecika. No i Mikołaj już, moi drodzy, odlatuje ze swoimi reniferami. Niestety nie udało mi się zdobyć huge pecika, ale zdobyłem sobie trochę gingerbread coinów, no i też trochę buścików. No ale szkoda, że nie udało się zdobyć huge pecika. Dajcie znać, czy wam się udało. Teraz też sobie tutaj, moi drodzy, zauważyłem, że można sobie wchodzić do wszystkich tutaj tych domków, ale, moi drodzy, odwiedziłem sobie je wszystkie i w żadnym z nich nie było żadnego prezentu. Niektóre domki też mają w środku śnieg, także nie wiem, czy ten śnieg tutaj powinien być, bo w niektórych domkach właśnie on uniemożliwia mi tutaj ten śnieg przejście, moi drodzy, tutaj do góry. O, moi drodzy, jakiś widzę swój prezent, ale nie mogę sobie go odebrać, bo zobaczcie, co się dzieje, jak klikam. Wyskakuje mi komunikat, że aktualnie jest to wyłączone i nie działa to, także czyżby był z tym jakiś błąd i Preston musiał to naprawić? Prawdopodobnie tak, ale no to już musimy poczekać, aż się to naprawi. W każdym razie dziękuję ci tutaj bardzo, widzu, za prezent. Chodźmy sobie teraz też jeszcze na Trading Plaza, bo przypomniało mi się przecież, że możemy sobie tutaj odebrać specjalny launcher, którym będziemy mogli wystrzeliwać śnieżki, także chodźmy sobie tutaj. No i sprawdźmy sobie go, jak on wygląda. Widzę, że Trading Plaza też teraz jest w tym momencie właśnie w motywie, moi drodzy, świątecznym. No i naprawdę epicko to wygląda. I gdzie jest ten launcher śnieżek, który mogę sobie odebrać? Okej, mam, tutaj, moi drodzy, jest ten launcher. Możemy sobie go odebrać tutaj, także weźmy sobie go. I mam go, moi drodzy. I teraz możemy używać sobie go przeciwko innym, moi drodzy, graczom. Zobaczmy sobie to, jak to działa. Aha, i możemy po prostu trafiać w inne osoby, okej. Czyli jak ktoś z was chce, to może się, moi drodzy, tak pobawić kimś i po prostu zrobić sobie bitwę na śnieżki w Pet Simulatorku X. Znalazłem, moi drodzy, kolejny prezent i znajduje się on tutaj,
Także jest to już mój 16 prezent i potrzebuję jeszcze znaleźć tylko 4 prezenty. Także jeszcze muszę, moi drodzy, tylko znaleźć 4 prezenty i uda mi się otrzymać achievement. Udało mi się, moi drodzy, znaleźć kolejny prezent i jest to już mój 17 prezent. I mamy 17 prezentów na 20. Mamy już 17 prezentów na 20, jeszcze tylko 3 prezenty i będę miał, moi drodzy, wszystkie prezenty. Jest, moi drodzy, jest kolejny prezent, mamy to, jest kolejny prezent, 18 prezentów na 20. Jeszcze tylko 2 prezenty do achievementu. Jestem aktualnie na Devoidzie i udało mi się znaleźć kolejny prezent i znajduje się on tutaj w tym miejscu, za budynkiem, za którym można przejść sobie do Hardcore Świata, moi drodzy. Lecimy, 19 prezentów na 20, a więc gdzieś jeszcze jest jeden prezent, który muszę sobie znaleźć. I ostatni prezent, moi drodzy, znajduje się tutaj na tej krainie Cat Paradise, także zbierzmy sobie go. I jest to już mój ostatni prezent, udało mi się wszystkie je znaleźć. I mamy to, Present Hunt 2022 Complete. Wykonał nam się achievement i zdobyliśmy specjalnego, moi drodzy, Rainbow Peta. Także sprawdźmy sobie teraz to, jak ten pecik wygląda. I to jest chyba tutaj ten pet, moi drodzy, Rainbow Rudolph, i mamy to, zobaczcie to, 11,6 tryliona mocy, naprawdę dość silny pecik, moi drodzy. Udało nam się tutaj te wszystkie, moi drodzy, prezenty znaleźć, bardzo się cieszę. Naprawdę bardzo fajny, świąteczny update, mega mi się ta aktualizacja podoba. Także w tym odcinku, moi drodzy, to będzie już wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i zobaczymy już jutro w kolejnym filmie.